Witam bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs, dzisiaj Hellcasik. Zaczynamy od case batelek. No tutaj widzę, jest jakaś bitewka, więc może sobie dołączę. 87 dolców, kilka skrzyneczek tutaj jest, więc zobaczymy jak nam oczywiście pójdzie. A ja przypomnę ci, że jak chcesz sobie dołączyć do mojego konkursu na kosę piękną, to masz link oczywiście w opisie. Wpłacasz sobie 2 dolki na Hellcase'a i możesz sobie dołączyć do pięknego giveaway'a na kosę. Jak chcesz oczywiście wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, udostępnij film na Discorda i oczywiście kodziku Croxy na Hellcase'ie użyj, jak jesteś są pełnoletnią. Bardzo ładnie nam tutaj poleciało, 81 dolarów Famasik z jakiejś tam tańszej skrzynki. No cała bitwa kosztowała 87, więc to jest naprawdę rozstrzał potężny i bardzo tutaj ładnie udało nam się 170 dolarów przytulić. Konkurs oczywiście już ci pokazuje, jak będziesz grzeczny stary i poprosisz w komentarzu, napisz czy chcesz więcej. Masz tutaj oczywiście na takiego Good Knife'a piękny konkursik. No trochę tutaj wam skinów się rozdało, więc no daj znać jak chcesz więcej. Oczywiście, co chciałem powiedzieć jeszcze, no zostaw łapę w górę, tak? Zostaw łapę w górę, jest to bardzo ważne. Tak samo jak bardzo ważne jest otworzenie skrzynki min, bo czym jest mój odcinek bez otworzenia tejże skrzyni? I mam nadzieję, że w końcu po wielu próbach uda mi się jakąś kosę trafić, bo kiedyś te kosy często latały. Latały, wylatywały, no ale trochę do góry poszły też, nie? No to nie ma co się dziwić, że rzadziej je się teraz trafia. 144 dolce na 4 skrzynki. Nie pierdzielimy się w tańc, bo nie ma co i... Tak, no tak chyba mogę to skomentować. Będzie tu, nie wiem, czy będzie ze 100 dolarów, no 82. Znaczy, 100 dolarów to byłoby w miarę optymistyczne takie... jakby to powiedzieć, czy będzie ta kosa? Nie będzie tej kosy, no jakby poleciał to już tyle, to w końcu, no. Nie możesz wypaść. Nie możesz wypaść. Dlaczego? Dlaczego nie możesz wypaść? A ile to w ogóle kosztuje? Zaraz muszę sobie zerknąć. No nie, no ej, naprawdę, leci tak źle, że to jest hit. No ten sztyleto kosztuje z 200 dolków, tak, no 270 chyba najmniej. 279. Dobra, ostatnia szansa dla tej skrzynki. Serio, dajcie ostatnią szansę. Ostatnią szansę na poprawę. No jest i w końcu mamy! Patrz stary, ile mi musiało czasu zająć, żeby trafić kosy ze skrzyniami. No to będzie z 200, no jest 221. O to chodzi. No jak sypnie ta skrzynia, no to sypnie tak potężnie, nie? Więc to jest właśnie to, o czym mówię. Tiger to Family, stary. Jedno takie otwarcie to jest koszt, no, ponad 1000 zł, więc mam nadzieję, że zostawiłeś łapę w górę, bo są tu tylko skiny Tiger Tooth. Proszę o łapeczkę dla buja. Shadow Dodgery. Shadow Dodgery. Shadow Dodgery. Dobra, jeszcze raz. Nie chcę jeszcze raz. Kroko, wychodzi na minus. Kroko, ja chcę jeszcze raz! No i jeszcze raz znowu wychodzę na minus. Z tej skrzynki 36% było na tą nawajkę. Ale ona 175 dolarów, no ale no to jest 100 dolców na minus. To jest kupa kasy tak naprawdę, nie? Więc... No tutaj tak mimo wszystko not stonks. 44 dolce kosztuje jakaś skrzynka Dauntless. Okej, to jest jakaś nowsza skrzynia, więc sobie ją otworzę. Nie przypominam sobie, żebym kiedyś ją otwierał, więc zobaczmy jak tutaj się kręci w tejże skrzyni. No jest MK Guardian. Guardian za 24 dolce. No to 4 naraz, no trzeba tutaj podbić troszkę stawkę, tak. Zobaczmy. Zobaczmy co. Ojejku, jakby. Ojejku, M9 jakby tu poleciała. Ej, bo ta MK jeszcze była blisko, zapomniałem, że ta MK trochę kosztuje. 216 dolców, wyszliśmy na plus tej skrzyni, udało nam się redline'a. Nie redline'a, tylko redlaminata zdobyć, Jezus Maria, ta M9, aż mi serce na chwilę stanęło i nie tylko serce. 118 dolarów, delikatnie na minus, ale spokojnie, to jest do naprawy, to jest do naprawy, wszystko jest do naprawy, tak? Jest Lost Land Rebel X2, Golden Coin, no nie będzie chyba jakiejś tragedii mega, tak mi się wydaje. No... Okej, okay, ostatnie podejście, tak? Ostatnie podejście, ktoś na jedno. Oj, 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 bardzo to ładnie, 11% wychęcik. No, sympatycznie, sympatycznie. No to otwarcie nie było sympatyczne, jest to chyba najgorsze otwarcie z tych, które teraz otworzyliśmy tej skrzyni, więc... Może coś takiego? 96 dolców, spróbujmy jedno. Kosy są do trafienia, może by się udało coś zdobyć fajnego. No teraz pytanie, czy będzie meczka, czy P90? Jest meczka Golden Coin, chyba dobry stan w miarę. 143 dolary, no stat track stary, no stat track. No i o to chodzi, no dobra. Ja tutaj widzę skrzynkę, którą kiedyś uwielbiałem. Jest to skrzynia Prince. Zazwyczaj traciłem na niej pieniądze, no ale jakiegoś Glotchka Fade'a też się udało nieraz trafić.
A WPS Silk Tiger, no gdyby to nie było Battleskirt, no to może by coś kosztowało 163 doce. Dobra, no i jeszcze raz, no to i tak nie jest chyba najgorszy skin możliwy do trafienia z tej skrzyni. Dragon Lora to była, stary, wyobrażasz sobie trafić taką Dragon Lora w tym momencie? No ja bym naprawdę chyba ze szczęścia się popłakał. 152 doce, dobra, do 3 razy sztuka. Patrz, a WP Dragon Lore w tym momencie leci. No było blisko, ale jest lore, tak? To jest i tak bardzo dobry drop, 500, co 500? 700 prawie, że no wuja, wuja w szoku, wuja w szoku, wuja w formie. 674 dolce, no stary. No stary. No o to chodzi stary. Dobra, zostawiamy tą kosę, nie będę jej przegrywał, zostawię sobie na jakiś next film. Dobra, wrzućmy sobie jakiegoś batelka tutaj na rejony, co? Żeby tak, wiesz, tak sobie, tak się odstresować trochę, tak? Tutaj wrzućmy sobie skrzynkę ciastka, nie wiedziałem ciasta, że ma skrzynię na LK-cie. Thunderer, no wrzućmy te, no ja chcę tutaj sobie potestować też niektóre te skrzynki, no bo mówię, no bardzo długo nie było mnie na LK-cie i no nie ukrywam, pojawiło się bardzo dużo skrzynek nowych, a ja lubię nowe skrzynki, lubię wszystko, co jest tutaj właśnie takie kolorowe, jak te skrzynki nowe, więc trzeba potestować, wszystko przetestujemy, a jak masz jakieś propozycje, no to pisz w komentarzu, tak? No nie będę tutaj obijał bawełnę, że potrzebuję od ciebie pomocy, widzu. Aha, no dobra, no to już w pierwszej skrzynie, raczej, że tak powiem, oddaliśmy tutaj zwycięstwo w ręce Kaylee to jest bigusi. Kale chyba bardzo, tak mi się wydaje, pasuje. Ej! Ty, czekaj, bo tu jeszcze to jest do zrobienia, jakby tutaj nam siadła jakaś kosa. No nie. No to by było zbyt dużo. No ten 571 dolców, no ale to niestety jest za mało, żeby tą battle wygrać. No co, no zostajemy z tą kosą. 700 dolców to nie jest mało. Dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Widzimy się jutro. Łapa w górę. Konkursik oczywiście w opisie. A się z nami żegnam. Siemano.